Witajcie, z tej strony Coach Tutles. Jesteśmy tutaj z Guzią Talentów Koszykarskich. Zajmiemy się dzisiaj kozowaniem, rutyną kozowania przed każdym treningiem. Jak najlepiej polepszyć swoje zdolności driblowania. Jest z nami dzisiaj Marek. Cześć. To co, jedziemy. Na początek dwie rączki nisko. High. Na zmianę. Jedna wysoko, druga nisko. Switch. Dobra, prawo, lewo. Obie w przeciwnym kierunku. Przód, tył. Oczywiście na początku możecie patrzeć na piłkę, później musicie już patrzeć gdzieś w jakiś punkt przed wami. Na zmianę. Głównie wszystkie ćwiczenia muszą zmierzać w tym kierunku, żeby nie patrzeć w ogóle na piłkę. Ona gdzieś musi być przyklejona do waszej dłoni. Zmiana przed sobą. Ekstra, dobra prędkość. Pamiętajcie, na początku zmiany mogą być wolne. Kozowanie w miarę jakieś tutaj swobodne, później mocniejsze kozowanie, większą siłę wkładać w każde wyrzucenie piłki i szybkość, pracować nad szybkością. Dobra, po ósemce. Na zmianę, raz jedna piłeczka, raz druga piłeczka idzie w ósemce. I pamiętajcie, jak zawsze robimy w jedną stronę, musimy powtórzyć to samo ćwiczenie w drugą. Druga strona. Chwila zastanowienia. Tak nie robiłem. No, o, teraz jest dobrze, teraz jest dobrze. Jedna piłka krąży i druga cały czas przed tobą. To jest też wokół tylko i wyłącznie jednej nogi. Teraz daj wokół drugiej nogi. Dobra, teraz między nogami cross. Najpierw na jedną stronę, że tylko pod jedną nogą, zmiana strony. I teraz z powrotem, i teraz z powrotem. Raz jedna, raz druga piłka, idziemy pod nogą i z powrotem piłka zawsze wraca. Za plecami. Pamiętajcie, na początku piłka będzie dosyć często uciekała. Z biegiem czasu im więcej powtórzeń, tym tych wypadków będzie mniej. Także nie zrażajcie się, jeżeli na początku wam coś nie wychodzi. Od razu wchodźcie w dwie piłki, nie ma co czekać. Im częściej zaczniesz trudniejsze ćwiczenia, tym szybciej wszystko chwycisz. Ok, i kombo. Kombo. Pod nogą, za plecami, powrót pod nogą. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Oczywiście najpierw w jedną stronę, potem w drugą. Dobra, to jest taka rutyna, która wam zawsze powinna zająć około 3-4 minut przed każdym treningiem, przed waszą rutyną rzutową, o której w następnym odcinku. Dobra, dzięki, do usłyszenia.